Tak, jesteśmy w fazie przygotowania. Nie chcę zdradzać fabuły scenariusza z tego względu, że jestem zobowiązany pewną klauzulą, ale jesteśmy na etapie prób z Konradem, przygotowujemy się, to będzie... Też tutaj nie grałem czegoś takiego, też Konrad zobaczył we mnie zupełnie coś innego. Chodzę, szkolę się, strzelam dużo, przewracam się, mam fajną grupę antyterrorystów, z którymi trenuję. Teraz w piątek idziemy właśnie na strzelnicę i przez 4 godziny będę poznawał techniki rozładowywania i naładowywania broni, rozkładania broni, strzelania itd., itd. To już są któreś kolejne zajęcia i mam ogromną przyjemność z tego, że jakby najfajniejsze jest to w tym zawodzie, że mamy ten okres przygotowawczy, że możemy się na tym skupić i ja już czekam na te zajęcia. A z Konradem jestem jego fanem jego Symetrii, jego innych filmów. Symetria jest jakąś taką ikoną tamtych lat. Zresztą fenomenalny Borys Szyc gdzieś też wypłynął na tej Symetrii, świetnie to zagrał. Tutaj historia będzie troszeczkę inna, ale na bazie tamtego scenariusza i nie chcę mówić, że to będzie druga część, bo to już powie sam producent i reżyser, jeżeli tak będzie. Natomiast gdzieś będzie to zbliżone i postaramy się zrobić taki projekt na skalę światową, po prostu.